podział i tak mi się skojarzyło, że tak jak Polska jest podzielona na wyborców takich i takich, dokładnie, tak jak Wisła dzieli Polskę na lewo i na prawo, dokładnie, tak Polacy dzielą siebie, no jak śpiewa, to śpiewa, to nie jest aktorem. A jak jest aktorem, to tylko z aktorem. O, to ten aktor, popatrz, on zaraz zaśpiewał, tak. Jak kiedyś zagrałem w sztuce, jeździliśmy z nią po Polsce, z Ewą Selwą, w takiej sztuce odchodzić, to przychodziła publiczność. Czasami właśnie po autografy mówiono, że dziękują, że rola, że dziękuję, ale że chociaż jedną piosenkę mógł pan zaśpiewać. To nie było na to miejsce, bo to była sztuka teatralna. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zaczyna do walki o każdy dzień. Pasma zbyt chudych dni. No właśnie, to jedno piosenki. Ciekawy jestem także, czy dziś wieczorem, mimo że koncert no, z płytą... W jakimś sensie z piosenkami, poświęcony piosenkom Młynarskiego, tak? Tak. I miłość. I miłość. M2NM, tak. Wspólny mianownik. No właśnie, jest jeszcze... Wszystkie pana piosenki są o miłości. A czyje nie są? Czy a czy nie są? No proszę mi wyobrażać jakąś piosenkę, która nie jest o miłości. Wszystko, czy jest do piłki nożnej, czy do jakiejś emocji związanej z buntem, czy to wszystko jest emocja, to wszystko jest jakaś miłość, to wszystko jest jakieś uczucie. Oczywiście tych miłosnych jest 90% na świecie. Na 90% piosenek na świecie jest o miłości. I to wcale nie musi być odzwierciedleniem danej chwili danego artysty. Wcale nie. Publiczność to lubi. Publiczność lubi i publiczność na pewno lubi piosenkę Nie chcę więcej. Lubi i też jest to ogromna emocjonalna piosenka. Usłyszycie mnie, czy tak? Też będzie. Też będzie. Se fortissimo serdecznie już nie będzie. Będzie. Czyli... A nie było takiej sytuacji, że pan jednak nie mógł jej zaśpiewać, a po biciu tak wymusiła na panu, że jednak no, prosimy pani Michała. Bywało. Bywało tak z Nie chcę więcej, bywało też tak z Ogrzej mnie, ale czasami jak nie jestem tego dnia w nastroju do danej piosenki, to przepraszam i mówię, zaśpiewam inną. Też będą państwo zadowoleni. Swe fortissimo serdecze brzmi. W dramacie samych najchudszych dni rzucasz mi w oczy łzy, gorzkie łzy, szczęścia łzy, spełniasz sny. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zaczyna do walki, do walki, do walki. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie. Kończąc powoli, bo wiem, że już za chwilę oczywiście musi pan się przygotowywać, scena czeka, publiczność także już zaraz wchodzi. Za niecałe 3 tygodnie, się za 3 tygodnie, albo troszkę więcej. Święta? Tak. Już dzisiaj śnieg pada, choinka na tak, dworze. Tak, długo się jedzie z Warszawy do Gdańska, bo jak pada śnieg, dużo dłużej. Czy jakiś koncert kolędowy, panie Michale? Płyta jest z kolędami, natomiast tak, jeszcze kolejna wyjdzie, bo wiem, że moja wytwórnia ma to w planie. Sony Music, natomiast no, płyta jest, piosenki są nagrane tradycyjnie, kolędy, przepraszam, nie piosenki, tylko kolędy i pastorałki, ale ja nie mam koncertu kolędowego, bo trzeba by się nauczyć na pamięć tylu zwrotek. Ja nie mówię, masz tak się miał. No mam tyle tych swoich piosenek, wybaczy mi ta moja publiczność, że może sobie posłuchać. No, tak samo jak nagrałem płytę dla dzieci, też nie mam takich koncertów. Choć pewnie mógłbym śpiewać w związku z tym po 5 tygodni, albo po 7 tygodni, a tak śpiewam zawsze te 3-4 koncerty, to jest wystarczające. Cóż wam powiedzieć mam, gdy stoję znów na dróg rozstaję i ty widzę wśród was, co każdy krok mój pamiętają, że z dróg wybrałem ten utkaną z róż, powiedzieć mogąc,
lecz ja szedłem od lat mą własną drogą. Panie Michale, mimo że 99% Pana fanów, właściwie to są fanki, tak, kobiety. No, kobiety pewno, w ogóle tworzą kulturę świata na całym świecie. No to ten 1%, no to ja będę tym 1%, który też znalazł dla siebie jedną piosenkę, jedną taką właśnie coverowaną, która jest bardzo podniosła, patetyczna, wzniosła, piękna. Sprzed ponad 20 lat wygrzebałem ją w internecie. Piosenka, no ona ma kilkadziesiąt lat. No moja w ogóle, jest, tak. W ogóle ma pewnie od lat 60. Claude François, Frank Sinatra, My Way. Napisana we Francji, podarowana Amerykaninowi, Frankowi Sinatrowi, przetłumaczona i on z tego zrobił wielki, wielki światowy przebój, który został przetłumaczony na kilkadziesiąt języków, w tym u nas w Polsce przez Andrzeja Ozgę i Wojciecha Młynarskiego. Moja akurat jest w przypadku tłumaczenia Andrzeja Ozgi. Andrzeja Ozgi, właśnie. I tak bywało i myślałem, że nie tędy droga, że pas lepiej mówić niż kark skręcić na wysokich progach. I choć jak zbity pies chciałem nieraz podskudzić ogon, wciąż gnał mnie mój wiec na własną drogę. To był chyba 94 rok, jeżeli dobrze wyczytałem. Bajor w Buffo, reżyser Janusz Józefowicz. I Pana interpretacja, Pana wykonanie tej piosenki naprawdę jest, no, może być takim przewodnikiem przez życie. Chociaż to jest taka spowiedź z życia. Dziękuję i włączę ją na pewno w przyszłym sezonie do koncertu nowego moich dawnych piosenek, które nagrałem na nowo, także nie żadne covery, tylko 30 na nowo w czerwcu nagrałem piosenek z moją dojrzałością dzisiejszą, z moim wokalem, z myśleniem o sobie, o interpretacji, z nowymi aranżacjami i ta płyta wyjdzie oczywiście w październiku. A to czasem nie będzie też tak na urodziny trochę okrągłe? Będzie, tak, urodziny będą wcześniej, kilka miesięcy w czerwcu, ale to pewnie będzie Opole, Sopot, jak słyszę. Natomiast na płycie nie będzie akurat My Way, będzie na koncertach. Ale na płycie będzie 30 innych piosenek wspomniana. Nie chcę więcej, ogrzej im nie chciałbym i wiele, wiele innych. Kręcił się świat, ja razem z nim i raz nie raz dobry byłem w tym. Traciłem grunt, myliłem krok, by znów bez tchu pędzić przez mrok, by złapać kurs i znowu móc iść swoją drogą. Kończąc już naprawdę ostatnie pytanie, tamta piosenka właśnie przez Pana śpiewana, która tak utkwiła mi w sercu, zaczyna się słowami, cóż Wam powiedzieć mam, gdy stoję znów na dróg rozstajach. I gdyby Pan właśnie swoimi słowami mógł powiedzieć teraz, podsumować wszystko, co się wydarzyło w Pana życiu, co Pan powiedział? No, ja bym chciał, żeby to, co się wydarzyło, trwało. Jeżeli będzie trwało w takim zdrowiu i w takim szwungu artystycznym, jakim trwa i w otoczeniu, które mam przyjaznych ludzi, i mojej rodziny i wielu, wielu innych osób, to będzie fajnie. No, by było tak, jak jest. Ja wolę mniejszą łyżeczką, bo bardziej smakuje niż kotą, która można się ubawić. W krąg moc słyszałem raz, by z boku stać i sztorm przeczekać, lub by pochwycić wiatr, do przodu gnać i nie zwlekać. To znów radzono mi, bym oddał cześć nie swoim Bogom, lecz ja
wymiaru. Wszystkim życzmy. Życzę i to jest chyba dobre motto, żebyśmy, dobre słowo, żebyśmy zakończyli naszą rozmowę dziś w Gdańsku, Filharmonia Bałtycka, Panie Michale. Wszystkiego dobrego, nie tylko na święta każdego innego dnia, a na święta szczególnie, bo już blisko. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiam. Również. I tak będę szedł, bo drogi szmat, choć z każdym dniem wciąż przybywa lat, dopóki sił wystarcza, by z tej ziemi pył zamienić w syny, a żeby śnić, ja muszę iść tą własną drogą. Stradzie jedzie się normalnie 4, 3,5 ode mnie, bo mieszkam pod Warszawą, a jechać 8. No, dobra. Ściągawka taka pisana w domu. Okej. To lecimy. Okej. Aha, jeszcze 4. Udało się. No tak, bo ja jestem rozmówcą. Podobno rozmówcą. Cię nie tylko.